Nieco ponad godzina pozostała do pierwszego półfinału konkursu piosenki Eurowizji w Tel Awiwie. W tym roku reprezentuje nas zespół Tulia z piosenką Pali się. Sprawdźmy zatem, jakie emocje towarzyszą konkursowi i co teraz dzieje się na scenie. Magdalena Wierzchowska jest na miejscu. Powiedz, jakie szanse ma Tulia na awans do finału? Hala Expo powoli zapełnia się fanami Eurowizji. Artyści czekają na swój pierwszy, bardzo ważny występ, pierwszy półfinał. Tulia spokojna, Tulia zmotywowana. Dziewczyny wiedzą, że śpiewają pięknie, wiedzą, że mają trudną, przykuwającą uwagę piosenkę. No i wiedzą też, że Eurowizję obejrzy 200 milionów ludzi na całym świecie. Teraz wszystko w rękach jurorów i telewizów. I my liczymy na to, że te 200 milionów osób zagłosuje chociażby tak, żebyśmy mogli się cieszyć również w sobotę, że ten awans będzie. Taki eurowizyjny tort przygotował hotel, w którym zatrzymała się nasza reprezentacja. Dziś na pobyt w tym miejscu Tulia nie miała czasu. Od wczesnych godzin trwały przygotowania, czesanie, malowanie, potem ostatnia próba generalna. Bardzo to przeżywają, ale myślę, że całą tą przygodę zapamiętają i będą miały bardzo miłe wspomnienia. Nad przygotowaniem widowiska pracowały nie tylko artystki, ale też cały zespół, który zrobił wszystko, żeby nasza reprezentacja wypadła jak najlepiej. Dźwiękowo jest bardzo fajnie, obrazkowo no to już Państwo ocenią, ale myślę, że też jest nieźle. Dobrze się prezentujemy na tle innych, mamy takie opinie tutaj. Tulia wystąpi z numerem 4 podczas pierwszego półfinału. My z Polski na siebie głosować oczywiście nie możemy, takie są zasady eurowizyjne. Natomiast Polonia rozsiana po całym świecie, a w szczególności po Europie, bo o Europie tutaj rozmawiamy, może... Zagłosować można telefonicznie, SMS-owo i przez oficjalną eurowizyjną aplikację. Odpowiednie numery będą wyświetlane na ekranie w trakcie transmisji. Głosujcie, bo naprawdę dziewczyny są tego warte. Warto, żeby się pokazać w finale, bo to jest takie minimum, które chcemy osiągnąć. Nietypowy występ Tuli zauważyli fani Eurowizji, dziennikarze i jurorzy. Eurowizja, pamiętajmy, to są trzy elementy, które składają się na sukces. To jest piosenka, to jest świetne wykonanie i to mamy na pewno, oraz tak zwany staging, czyli pomysł na występ na scenie i to też mamy w tym roku. Dziś nasze reprezentantki z pewnością zaśpiewają perfekcyjnie. Nasza ekipa zrobiła już wszystko, co było możliwe, żeby Tulia zachwyciła jurorów oraz fanów Eurowizji. Liczymy na głosy, także głosujcie, mili Państwo, na zespół Tulia. Z Tel Awiwu dla Wiadomości Magdalena Wierzchowska.